Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda na to, że będziemy musieli głosować. Będziemy musieli głosować na normalnych 2022-2024. Sąd Najwyższy umył ręce. Powiedział, że Teksas nie ma podstaw do tego, żeby narzekać na temat oszukaństwa w innych stanach. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Europa ma koalicję, Ameryka ma tylko te dwie partie. Problem w Ameryce jest taki, że problem na całym świecie jest taki, że lewacy, oni głosują na grupy podobne do siebie, jeżeli zgadzają się powiedzmy w 55%, a niestety konserwatyści głosują tylko wtedy, kiedy się zgadzają w 90% albo w 95%. No i teraz tak można pomyśleć, jak traktować te wszystkie elekcje, czy to jest jako problem matematyczny. Dlaczego matematyczny? No w niektórych stanach to tam było 49,9% głosowali względem 50,1%, tak, także to były tam jakieś minimalne ilości głosów. Wszyscy ci badacze opinii społecznej, no to sortują, te wszystkie dane sortują według jakichś demograficznych grup, według trendu, według wieku, według stanu cywilnego, według posiadanej kasy, małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. No i politycy starają się przekazać jakiś ten program, przekaz i tak dalej, żeby to jak najwięcej zachęcić do głosowania. No i żeby jednak nie zniechęcić, no ale te wszystkie te programy, no to nie są programami, to są hasełka, to są jakieś takie hasełka. Chodzi o to, żeby przekonać ludzi, którzy są ciężko ich przekonać, którzy mają jedną ważną sprawę na myśli, i żeby w tym samym czasie nie odrzucić innych. To jest ten cyrk, czy to jest ta matematyka polityczna od wieków. Konserwatyści, my musimy być zawsze przekonywani do tego, że Bóg, honor, ojczyzna, że rodzina, uczciwość i tradycja, że powiedzmy broń do samobrony jest ważna, że skrobanki nie powinny być, że Kościół jest ważny, tego rodzaju rzeczy. A liberałowie, socjaliści, oni dla odmiany muszą się przypodobać wszystkim tym, którzy biorą forsę, tak? Wszyscy ci, którzy żyją z budżetówki, czyli związki zawodowe nauczycieli, związki zawodowe policji, związki zawodowe strażaków, budżetówka, urzędnicy państwowi, urzędnicy miejscy, no to jest właśnie ta budżetówka, która głosuje na socjalizm, bo oni są te 20-30% społeczeństwa, które żyje z tych pieniędzy, które zbiera pozostałe 70%. No ale to jest łatwe, tak? Oni obiecują im więcej forsy, no i budżetówka głosuje, nie ma dwóch zdań. Budżetówka też musi się przypodobać wszystkim tym maniakom ocieplenia globalnego. Musi się przypodobać wszystkim tym wyskrobanym feministkom. Musi się przypodobać najróżniejszym mniejszościom społecznym. No ale musi się pilnować, żeby nie stracić tej klasy średniej, która zarabia, płaci podatki na wszystkich innych, żyje z reguły na przedmieściach, no i ich socjaliści nie mogą stracić, tak? No bo jeżeli ich stracą, no to jednak wszyscy ci, którzy biorą pieniądze, no to jeszcze statystycznie jest ich mniej od tych, którzy wkładają pieniądze do tego systemu. No i całe te takie mechaniczne kalkulowanie tym komputerkiem, no to jest jednak powodem na to, że wyborcy
pomijają te wszystkie obietnice polityczne, pomijają tych polityków, którzy to obiecują, no bo to wszyscy wiedzą, że to nie działa, że to jest po prostu taki haczyk wyborczy, że to jest po prostu tresowanie. No to jest cyniczne, ale tak jest. Donald Trump zmienił to wszystko. Donald Trump to zmienił to wszystko, no bo on jednak te wszystkie swoje przekazy, no on jest bogaty, nie potrzebuje się przypodobywać, no to wszystkie te przemowy prezydenckie czy przedprezydenckie, no to nie były szyte na miarę, żeby się komukolwiek przypodobać, czy ma jakieś takie hasełka. Nie, on po prostu mówi, co myśli, no i bardzo dużo ma lojalnych tych swoich wyborców, między innymi mnie, ci, co popierają Trumpa, są bardzo lojalni, no a ci, którzy Trumpa nienawidzą, no to oni po prostu mają syndrom obłędu antytrumpowego. To jest część lewaków, no to po prostu im się piana się bije z ich ust, no ale to jest ta cena tego, że lewactwo zostało wytresowane do jednej myśli partyjnej. Tam nie ma dialogu. U lewaków już nie ma dialogu. Oni nie chcą słuchać z drugiej strony. Oni po prostu się boją, że jak posłuchają, to może im się spodoba. Albo co najmniej ich towarzysze partyjni mówią, nie słuchaj, bo to jest wróg. To jest po prostu oni są wychowani na zasadzie plemion. Plemion Tutsi i Hutu, tak? Oni się wybijają nawzajem i lewactwo właśnie to robi. Na temat Trumpa, no nie ma takich letnich uczuć. Są po prostu gorące, wrzące z obydwu stron. 80 milionów, 75 milionów głosowało na Trumpa. Wszyscy ci, którzy głosowali na Bidena, nienawidzą Trumpa. Także to jest po prostu, już nie ma takich letniej wody w tym wszystkim. I republikanie po prostu wiedzą, że Trump się nie opiernicza ze słowami, że jest czasami szorstki, że jest czasami gburem, no ale mówi prawdę. No i to są te emocje, wśród prawicy, jak i wśród lewicy. Programy polityczne w każdej partii są ważne, ale nie są najważniejsze. Ludzie głosują bardzo często, dlatego że mają jakieś uczucia, że mają jakieś przekonania. Niektórym kobietom się podobają fryzury prezydentów czy przyszłych prezydentów i głosują dlatego. No mężczyźni, nie wiem, może trochę mniej głosują na kobiety, dlatego że mają jakiś tam ładny ubiór, no ale jednak te emocje są ważne w decyzjach. No i emocje. No Trump z powrotem wrócił do szacunku dla Ameryki. Mówi, że Ameryka jest na pierwszym miejscu. Pozwolił Amerykanom wierzyć w to, że mogą być patriotyczni. Pozwolił im myśleć, że flaga to trzeba salutować do flagi, a nie pluć na nią. No każdy normalny człowiek, to nie tylko flagę amerykańską, no, ale każdy normalny człowiek, no to flagę swojego kraju powinien szanować, niezależnie kto jest przy władzy, no bo to jest jego kraj, tak? Politycznie może się postarać zmienić, no ale nie można zmienić, powiedzmy, kraju. Dużo tych komunistycznych świń w Polsce na przykład, no to oni całują flagę niebieską Europy, a na flagę biało-czerwoną po prostu, jeżeli by mogli, to by naszczali. W Ameryce można naszczać, w Polsce przypuszczam, żeby ich spotkało coś, no ale też z dzisiejszymi sądami, prokuratorami, to chyba by nic się nie stało. Dużo ludzi po lewej stronie, czy po centrum, którzy wolą politykę czy programy ekonomiczne Trumpa, no ale jednak głosowali uczuciowo za Bidenem. Także zdradzili sami siebie, no bo finansowo dostaną w tyłek. Liberałowie to już od lat twierdzą, że konserwatyści, republikanie po prostu grają na uczuciach klasy pracującej, no i się pytają, dlaczego klasa pracująca jest za republikanami,
Stanami. No, wyjaśnienie jest bardzo proste. Klasa pracująca płaci podatki na tych wszystkich intelektualistów, na tą całą budżetówkę, na tych wszystkich ludzi, którzy te nauczycieli jest coraz więcej, tych urzędników jest coraz więcej, tych ludzi w prasie, w gazetach jest coraz więcej i ta grupa 30%, która żyje z pieniędzy tego podatnika, oni, ci lewactwo nie może uwierzyć, że klasa robotnicza nie chce nienawidzić bogaczy, tak? No bo lewactwo zawsze chce zmusić robotników, żeby nienawidzili bogaczy. No a bogacze, no to z reguły stwarzają fabryki i klasa robotnicza rozumie, że nie będzie roboty bez fabryki, tak? A lewacy mówią, że trzeba zniszczyć bogaczy. No i to jest właśnie ten obłęd lewactwa amerykańskiego, że no i tłumaczą, że republikanie, konserwatyści podniecają klasę robotniczą i pracującą na jakichś takich rasistowskich, na patriotycznych, bazowanych na wyznaniu i wierze przekonaniach. No jest to dosyć to jest straszne. To jest straszne, co lewactwo robi. No bo jak inaczej demokraci mogą wyjaśnić to, że miliony, dziesiątki milionów ludzi pracujących z wielu grup etnicznych nie głosowało na demokratów jednak, pracujących i płacących podatków, nie głosowało na demokratów. No i nie będzie głosowało za tymi podwyżkami podatków niby tylko dla bogatych. No bo wszyscy normalni, co pracują, wiedzą, że prędzej czy później ktokolwiek pracuje, to prędzej czy później lewacy przyjdą po jego podatki tak samo. I te traktowanie z góry, te najgorsze traktowanie z góry, lewactwo to traktuje właśnie tak z góry. W Polsce no to nazywają ich ciemnogród, w Ameryce to podkreślają brak tego wykształcenia. No, nazywają ćwokami, nazywają drobnomieszczaninami. W Ameryce nazywają redneck. No dlaczego redneck? No redneck dlatego, że jest jakieś czerwona szyja, to znaczy, że to jest chłop z pola, który po prostu, czy tam robotnik na słońcu siedzi i ma spaloną tą szyję, dlatego jest redneck. No, to jest te same spojrzenie tych sztucznych, ćwoków z PO, którzy nazywają innych ćwokami, no bo to najbardziej właśnie najgorszy to jest ten, co przezywa innych, będący samemu takim. I te programy polityczne lewactwa pomijają kompletnie emocje, pomijają kompletnie wiarę, no i uważają, że tylko powody materialne są najważniejsze w każdym programie partii. No ale jednak jako kultura zachodnia, kultura europejska, kultura amerykańska, no to jesteśmy jakimś takim potomstwem oświecenia, jesteśmy potomstwem Koperników. No, większość tych nawet uczelni w Ameryce, no to jest jednak stworzona przez organizacje kościelne. W większości są protestanckie, no bo jednak Ameryka była protestancka, no ale jest bardzo dużo uniwersytetów, powiedzmy, katolickich, no ale chrześcijańskich ogólnie, tak, ogólnie chrześcijańskich. No i te emocje są bardzo ważne. Bo emocje w życiu ludzkim pozwalają nam jakoś robić decyzje przy bardzo skomplikowanych sytuacjach. Poza powodami materialnymi, jakimiś instynktami samymi w sobie. Nikt nie robi decyzji, takich poważnych decyzji w naszym życiu z kalkulatorkiem, tak? Nikt się nie zastanawia, w kim się zakochamy, nikt się nie zastanawia, z kim się pobierzemy, jak będziemy dzieci wychowywali, czy grupy, z którymi jesteśmy lojalni i mamy jakiś podobny światopogląd.
przekonania, dlaczego bylibyśmy w stanie walczyć i nawet zginąć, no to nie są, tylko same powody materialne. No powody materialne, no to z reguły mają zdrajcy, Judasze i tak dalej, kolaboranci i tak dalej. Wszyscy inni no to robią decyzje nie tylko z naszą głową, ale z naszym sercem, tak? Te tak zwane, no te symboliczne serce jest dosyć ważne w wielu, wielu religiach, w wielu grupach narodowych czy społecznych. No, młody żołnierz, który powiedzmy jest na wojnie i się rzuci na ten granat, położy się granatem, żeby samemu zginąć, żeby ochronić parę innych osób, czy ludzie, którzy rzucają się gdzieś tam do rzeki, żeby wyciągnąć dzieci, no to wszystko jest, to serce, w zasadzie wymaga, a nie powody jakieś tam materialne. Powody materialne, no to są wykalkulowane, no to właśnie to jest to lewactwo, które tego nie rozumie. Emocje i częściowo te instynkty, no to zasługują na trochę więcej szacunku. Serce jest bardzo dużo częściej mądrzejsze niż głowa. No i utalentowani politycy wiedzą jak to robić, wiedzą jak to połączyć tych wyborców z tym całym ich programem do wybierania. Reagan w zasadzie, no to ściągnął całą Amerykę za sobą z takim poczuciem, z dobrym samopoczuciem, i to był taki program czuj się dobrze codziennie w Ameryce. Bill Clinton też miał swoją taką kampanię na takiego powracającego chłopca. Barack Obama, no to w zasadzie zainspirował miliony, no bo on to miał taki program nadziei i zmiany. Bush po 11 sierpnia, no to miał program taki, że będzie bezpieczeństwo i siła. Także, że wszyscy jakoś tak emocjonalnie podchodzą. Większość tych prezydentów zwyciężyła dlatego, że złapała serca wyborców. Wyborcy ogólnie rzecz biorąc, no co oni? Oni muszą zdecydować. Oni mają dzieci do wychowania, mają rodziny, płacą rachunki. To wszystko klasa pracująca w zasadzie myśli nie za bardzo w tych terminach, jak wychodzi taki polityk i on mówi, no mam tutaj program partii 30-punktowy. No to ludzie już zasypiają przy tym trzecim punkcie i przy dziesiątym to już nie pamiętają, o czym był trzeci punkt. Za bardzo tak intelektualne, wyliczone i tak dalej, no to nic to nie daje. No trzeba w zasadzie podzielić cały świat na tylko dwie strony. Po prawej stronie jest prawica, Bóg, honor, ojczyzna, dzieci, rodzina i tradycja. No i po lewej stronie to jest w zasadzie ateizm, wszyscy są równi, ale niektórzy są równiejsi i my wiemy lepiej. Także, że Komitet Centralny, plan pięcioletni, po prawicy są jednostki. Także, że to tu dużo nie ma co myśleć. Po prostu wszyscy normalni powinni być za prawicowym spojrzeniem na świat. Lewactwo zawsze doprowadza do głodu, do pustych półek, do braku papieru toaletowego, do wojen. Zawsze narodowi socjaliści w Niemczech, czy komuniści w Rosji, czy polscy komuniści. Zawsze jest tragedia. Trump może nie będzie wybrany, ale musimy być konserwatywni. 2022-2024. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję. Serdecznie zapraszam. Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla wszystkich, którzy głosowali dla republikanów, dla konserwatystów. No, w Ameryce nie będzie na razie jeszcze jednej partii. Nawet jeżeli Bidena wcisną, nawet jeżeli wciągną
wygrają w Georgii z następnym senatorem, za 2 lata, za 4 lata to wszystko się znowu zmieni, te wahadło w Ameryce jednak chodzi lewo-prawo, jednopartyjności nie